Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Enki, a przed wami jest gra Fallout Shelter. Grę ogólnie możecie kojarzyć z Androida. Na PC została ona wydana dosłownie kilka dni temu. Tak, jak widzicie, tutaj już stworzyłem sobie jeden schron, powiedzmy. Grałem krótko, tylko sprawdziłem po prostu, jak to wygląda. Widziałem, że tam nowe rzeczy zostały dodane. Jakaś aktualizacja została dodana też na tą PC-tową wersję. Nie wiem, czy na androidową wersję też zostało to dane. W sensie tam jeszcze są jakieś luka kole, jeszcze jakieś misje można wykonywać. Wcześniej tego nie widziałem, więc tutaj akurat nam wylosowało schron numer 9. Ja sobie dam na schron numer 13 albo 14. 14 tam. Nie wiem, to jest moja, nie wiem, szczęśliwa liczba, więc niech będzie. Tak, i tu mamy taką krótką wstawkę. Gratulacje, zostałeś wybrany na Overseera, czyli takiego, nie wiem, kapitana, czy coś takiego, dowódcę tego, tego schronu. Ludzie potrzebują ochronić się przed niebezpieczeństwem z Wastelandu, czyli takiego świata na zewnątrz w Falloutie, czyli Waste, czyli Waste to jest... To zmarnować się, czyli świata, który się marnuje niby. Każde pomieszczenie ma jakiś specjal, no to już wam powiem podczas gry, o co chodzi. I każdy dwellers, czyli każdy ten cały schroniarz, powiedzmy, schroniarz ma własne jakieś tam te swoje specjale, czyli te atrybuty. Więc każdy, powiedzmy, ten człowieczek będzie lepszy w jakimś tam, nie wiem, przy produkcji jedzenia, niż na przykład produkcji energii, powiedzmy, przykładowo. Dobra, i tu mamy mamy tutaj samouczek. Ja tego samouczka nie lubię, wykonam go tak na szybko. Gdzie chcę mieć elektrownię? Elektrownię, szczerze mówiąc, bym sobie dał tutaj, ale tu mamy, widzicie, ten jeden budynek, a samouczek nam uniemożliwia budowanie w tym miejscu, czy usunięcie tego. To jest głupie właśnie w tym samouczku. Nie, ogólnie to zaplanował o wiele, wiele inaczej, niż nam to wszystko mówi. Tak, tu są... to jest jakiś tam dwers... Czekaj, Vaultol... Czekajcie, jak to się nazywa? Vault... Vault, to czekajcie, co to jest? Nie schron, tylko... zapomniałem słowa. Dobra, nieważne. To po prostu jest wejście do naszego schronu. Mamy sprawdzić specjale od naszego pierwszego tego całego schroniarza. Nazywa się Robert Bishop. Jak widzicie, on ma 5 stręcza. Stręcz ogólnie jest potrzebny do tego, aby produkował szybciej energię. A ta koleżanka, jakie ma statystyki? Aha, mamy ją po prostu też dać tutaj. Tak? Aha. Nie możemy sprawdzić, ile ona ma, jakie ma statystyki, niestety. Dobra. Okej, on widocznie musi dojść do tego pomieszczenia, zanim się włączy kolejna część samouczka. Tak? Tak. Teraz ci schroniarze pracują. Pokój zaczął produkować surowce. Podwójne kliknięcie pozwala ci na zobaczenie tego pokoju z bliska. No i teraz tutaj on nam każe raszować ten pokój. Raszowanie pokoi daje nam coś takiego, że dostajemy jakby bonus do danego surowca. Ogólnie nie preferuję tego sposobu, aczkolwiek w niektórych momentach takiego kryzysu jest to naprawdę bardzo przydatne. Tam, jak widzicie, było 33% na incident. Nie wiem, jak to się wymawia po angielsku. To jest wypadek po prostu i może być to jakaś katastrofa czy coś takiego. Dobra, wbudujmy sobie na przykład budynek do robienia obiadów, żeby nasi schroniarze mieli co jeść, oraz water treatment. Czyli takie coś, co produkuje wodę. Damy to tutaj przykładowo. Dobra, i teraz powinni ogólnie przyjść chyba... widzicie, dostaliśmy teraz tutaj bonus do wszystkiego. Tak, żeby wiecie, na start. No i teraz powinni przyjść tutaj nasi schroniarze. O, dokładnie. Patrzcie, przylecieli sobie. O, jak oni są piękni. Ty, kolego, ty masz P. P, czyli percepcja, jest odpowiedzialna za produkcję szybciej tego. Szybciej, no po prostu będzie hydraulikiem, będzie szybciej produkował wodę. Jak wiecie, tutaj przy każdym pokoju mamy taki znaczek P. Tu mamy A, a tu mamy S. Czyli to jest ten cały
atrybut, który jest potrzebny do danego pokoju. Jeśli na przykład jakiś dweller, czyli ten schroniarz ma więcej, no on na przykład ta ma najwięcej endurance, to ona będzie, ta Weronika będzie najlepsza do ochrony, ponieważ endurance to jest wytrzymałość i na pewno ją dam chyba do... Albo ją dam? Nie, ona będzie jednak na wypady chodzić, a ta koleżanka będzie... Nie wiem, pracuj sobie przy agility, o, na przykład. Ty, kolego, ty masz co? Charyzmę. Czyli ty będziesz sobie, nie wiem, przy... w pokoiku siedział i zaraz coś tutaj... A ten ma agility, ten będzie takim typowym kucharzem. Tomas, kucharz. Okej. Okay. Jak widzicie, tutaj mam też misję. Jesteśmy 25 kapsli, to nie jest zbyt dużo. Aczkolwiek zawsze coś. Tu mamy misję. Za 50... za... no, zdobycie 50 punktów wody, czy tam nie wiem, jak to można to nazwać. No po prostu 50 jakichś tam jednostek wody, dostajemy jedną taką paczuszkę. One, te paczuszki ogólnie są na początku bardzo przydatne, ponieważ możemy z nich zdobyć broń, a broń na początek jest no dosyć ważna, ponieważ zaraz nas tu mogą zaatakować jacyś, nie wiem, bandyci czy coś takiego. I wyślij jednego kolesia do Wastelandu. Możemy też dawać ich właśnie do tego, aby coś tam, nie wiem, szukali sobie w tym Wastelandzie, nie? A na przykład mogę ją dać tak, eksploruj. No i ona sobie idzie tam, nie wiem, no, szukać różnych takich rzeczy, może znaleźć broń, może znaleźć jakieś różne wdzięka, które im boostują różne statystyki tym naszym dwellersom. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, Weronika, ty możesz iść do niego. Hop, siup, to jest ważne, żeby mieć, no wiecie, oni się tam będą... No, ogólnie sobie pogadają i tak dalej, pobawią się, pobaraszkują i no, będzie więcej ludzików ogólnie, nie? Okej, okay. No i co? Teraz ogólnie pozostaje taka nudna chwila czekania, może akurat ktoś tu przyjdzie. O, nice. Roger Ross, ty aktualnie nie masz nic takiego specjalnie dobrego, ale niech ci będzie, czekaj, zaraz cię tutaj gdzieś przypiszemy, damy cię do wody na przykład. Tak, do wody ci damy. Pracuj sobie przy wodzie. Ok. Jest jeszcze taka możliwość jak nazwania różnych kolesi, w sensie tych tutaj naszych schroniarzy, więc jeśli ktoś ogląda ten odcinek, to jak chce, to może na przykład komentarz, nie, czy coś takiego. Byłoby fajnie i na przykład bym nazwał jednego z dwellersów właśnie jego nickiem, czy coś takiego. No nie wiem. Fajnie by było, nie? Dobra, to jak tam sobie radzi nasza Jacqueline Pratt? Mogę ją nazwać stąd? Nie. To Jacqueline to jest takie dziwne imię, już od razu prosi się o zmianę. Bo się ciężko wymawia. Jacqueline. Nie wiem. Dobra, zbieramy wodę. O, mamy już na przykład 8 na 50. Zaraz będziemy mogli skrzyneczki zbierać. Z tego. Ogólnie... co to zostało dodane w PC-towej wersji, znaczy w tej aktualizacji, bo nie wiem, czy na Androidy została ta aktualizacja wydana, w sensie z tymi Nuka-Colami tutaj. O, oh, fuck. Nie, 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 nie. Nie chcę tego kupować. O, tutaj mam jeszcze misję na 50 fooda, nice. Została dodana ta mapa tutaj i zostały dodane te Nuka-Coli. Te Nuka-Cole są ogólnie taką jakby premium... bo to jest ogólnie waluta w grze, czyli te kapsle, a to jest jakby taka, nie wiem, waluta premium czy coś takiego i ona pozwala, z tego jak patrzyłem, jak wracamy na przykład tym dwellersem, to możemy ją na przykład reach now i wtedy ona tak i szybko będzie na przykład w tym. Dobra, ją wyślemy dalej, żeby ona coś sobie szukała. O, widzimy, ktoś ją zaatakował, Molerat, czyli jakiś tam szczur. O, ktoś przybiegał, znowu murzyn. Coś tam ugryzł, bają, a nie, czeft. Czeft to jest... Jezu, tak podrapał, czy coś takiego? Aha, czyli ona uciekła, ponieważ bała się stracić stopę. I została ten, dostała jeden damage'a, dostała 32 i expa i tak dalej, i tak dalej. Expy ogólnie się dostaje za, o widzicie, on za pracę właśnie w takich miejscach, w sensie woda, jedzenie i ten, i energia. Oni wtedy zdobywają sobie tego. Wtedy oni sobie zdobywają właśnie, punkt doświadczenia, a także dostają punkt doświadczenia za
wyruszenie w takie różne przygody, nie? Tylko w takie przygody lepiej, żeby bardziej te ekspy leciały, no należy go wyposażyć w jakąś broń i tak dalej, bo jeśli ma broń, to widzicie, to on zazwyczaj ucieka od jakiegoś niebezpieczeństwa, zdobywa zero doświadczenia, a no to jest takie bez sensu, nie? Gdyby zabiła tego Rat Roach, to wtedy by dostała więcej doświadczenia. Okej, ci z ten podejrz wyprodukowali. Ty laska, masz inteligencji dużo. Na razie nie jesteś nam potrzebna po nic, tak naprawdę. Opracuj sobie. Aha, trzeba Living Quarters. Fuck. Okej. Czy ja chcę tutaj Living Quarters? Tak trochę mi nie pasi tutaj. No ale niech już będzie, jak już. No niech będzie, okej. Zrobiliśmy sobie Living Quarters, to jest ogólnie potrzebne po to, żeby do naszego schronu przybyło jak najwięcej ludzi po prostu. Okej, okay. Percepcja, tutaj Agility, do Agility sobie idź, znaczy do tego, do jadalni. No i co? Co jeszcze? Inteligencja, co ona ma, jest potrzebna do tego, żeby ona pracowała w różnych laboratoriach i tak dalej. To ogólnie budynki, o, widzicie, są tutaj. O, na przykład Storage Room, jest Medbay, Science Lab, o właśnie z tymi dwoma budynkami. Do tych dwóch budynków właśnie jest potrzebne inteligencja jest, nie? Zbierzmy sobie to. Fuck, nie to chciałem, tego levelujmy. Tutaj widzicie, jeszcze jest pełno budynków, one dopiero się odblokowują po zebraniu iluś tam tych schroniarzy, nie? Tych ludzi w naszym schronie. Na razie mamy 9, o, teraz będziemy mieć 10. Edward Mithel. O, co się stało? A, ci właśnie zaraz, no. Ten tego. Okej, okay, aż mi się przybliżyło, nie? Automatycznie. Dobra, oni niech sobie tam w spokoju coś tam robią, a ten koleś Edward Mithel, ty se pójdziesz, nie wiem, czekajcie, tu jest dwóch ludzi, tu jest dwóch ludzi, tu jest dwóch ludzi. Najwyższy czas, żeby zrobić energię. Coś z energią właśnie tutaj. Energia to jest ogólnie najważniejsza rzecz w całym schronie. Znaczy w sumie najważniejsza, nie najważniejsza. Ten budynek ogólnie odpowiada za no. Czekajcie, ty masz ile? 000. A ty ile masz, koleżanko? Masz 2. To sobie idź pracować w ciąży. Ile ty masz siły? Ty masz 1 siły. Ty masz też 1. Ty masz percepcji w pizdu, ty masz 0 siły. Dobra, ty sejś tutaj pracować. Ty jesteś. A nie. Dobra, siedź se tutaj. On sobie będzie tutaj siedział i tyle. O, 25 kapsli nam ten zdobyła. Jacqueline Pratt. Okej. Dobra, słuchajcie. Jako, że to był pierwszy odcinek z tej gry, to ja sobie go zakończę troszeczkę wcześniej. Gra ogólnie jest no dość czasochłonna, w sensie, że nawet jeśli wyjdziemy z gry, na przykład tam może sobie na przykład 2 godziny być w tym Wastelandzie i tam pozbierać różnych rzeczy, więc ja w tą grę będę grał tak dosyć, w sensie będą dużo cięć, będą krótkie odcinki, żeby po prostu te dwellercy mogły mieć czas na takie bardziej na rozwinięcie się, żeby ta gra była dosyć bardziej taka nie powolna i żmudna, tylko bardziej taka, wiecie, żeby coś się działo, żeby więcej tu było kapsli, żebym coś tam budował podczas odcinka, a nie, że po prostu podczas odcinka zbieram te kapsle i robimy coś bardzo mozolnego. Dobra, to w takim razie ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka z gry Fallout Shelter. Na razie trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!